Dzień dobry Państwu, Konrad Chmiała. Zaczynamy serwis informacyjny. W piątek w Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbyły się protesty przeciwko cenzorskiej polityce rządu. Nominaci Donalda Tuska wyrzucili z Muzeum II Wojny Światowej wizerunki świętego ojca Maksymiliana Kolbego, rotmistrza Witolda Pileckiego i błogosławionej rodziny Ulmów. Porażają również słowa pierwszego dyrektora tego muzeum, profesora Pawła Machcewicza. Stwierdził, że prezentowanie rodziny Ulmów na wystawie o polskiej pomocy Żydom w czasie Holokaustu fałszuje rzeczywistość historyczną. W związku z wyrzuceniem z Muzeum Naszych Bohaterów Narodowych Polacy zgromadzili się na protestach w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Demonstranci mówią stanowcze nie wobec wymazywania polskiej historii. To jest skandaliczne podejście, że w ogóle taka narracja i coś takiego mogło się zrodzić. Nasz sprzeciw musi być coraz mocniejszy. Musimy móc, potrafić zmobilizować ogromną część naszego społeczeństwa. I musimy się, proszę Państwa, jednoczyć. Polscy patrioci muszą wystąpić w jednym wielkim biało-czerwonym froncie. Walka o prawdę historyczną jest dziś szczególnie ważna. Trwa kampania obarczania Polaków za niemieckie zbrodnie II wojny światowej. Jeżeli my sami nie zadbamy o polską historię, to nikt za nas tego nie zrobi. Sprawa jest na tyle poważna, że politycy PSL postanowili w tej sprawie podjąć uchwałę. Problem w tym, że będąc w rządzie, po zapisaniu politycznych partyjnych apeli powinni podjąć natychmiastowe działania. Komentował na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Premier Kosiniak-Kamysz mówi, że PSL wyraża dezaprobatę wobec zmian i zwraca się do władz o zachowanie integralności historycznej i autentyczności przedstawionych wydarzeń. Panie premierze Kosiniak-Kamysz, trzeba się zająć robotą i po prostu wykonać działania. Zwłaszcza, że to jest Muzeum II Wojny Światowej. Minister Obrony Narodowej w naturalny sposób ma tutaj podmiotowość do tego i tytuł do tego, aby starać się wpływać na to. Tylko, że niestety, jak to z PSL-em, PSL albo nie umie, albo się boi. Rotmistrz Pilecki, ojciec Kolbe nie pasują do Muzeum II Wojny Światowej, czy rodzina Ulmów. Natomiast jasnym jest, że chodzi o to, aby tę historię pokazywać, historię II Wojny Światowej w oderwaniu też od polskiego bohaterstwa. No bo jeżeli od kilkudziesięciu, a bardzo intensywnie kilkunastu lat trwa takie zacieranie trochę tych różnic pomiędzy tym, kto był ofiarą, a kto był sprawcą. Pamiętajmy, że już nie sprawcą ma... Sprawcą byli naziści. No więc właśnie, już nie ma Niemców. Za komuny, żeby nie obrażać NRD, to się mówi o hitlerowcy, a teraz nie używa się słowa Niemcy, tylko się używa słowa naziści. A poza tym to sprawcy, to przecież dużo częściej się teraz rozmawia o tym, kto jest z narodów podbitych, a już zwłaszcza z Polski. Więc to jest koncepcja oczywiście rozmywania odpowiedzialności. No i w takim muzeum no nie mogłoby być tych bohaterów... W moim, jakby patrząc na podejście tych ludzi, no bo mogłoby to kłuć w oczy tych, którzy właśnie chcą rozmyć tą odpowiedzialność. Trwa protest przewoźników w Szczecinie. Transportowcy protestują, bo jak sami podkreślają, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Tydzień temu blokowali częściowo autostradę A6. Tym razem przewoźnicy nie dostali zgody na prowadzenie protestu w tym miejscu. Sprawę śledzi nasz reporter Kamil Nieradka. Ratujcie polski transport drogowy. Tak jest hasło tego protestu. Przewoźnicy domagają się od państwa przede wszystkim obniżenia kosztów działalności gospodarczej, ponieważ w obecnym stanie twierdzą, że nie są oni w stanie konkurować z przewoźnikami z innych krajów. Protest rozpoczął się o godzinie 7:30, potrwa do godziny 15:00. Ma zebrać się tutaj około 40 samochodów ciężarowych i droga krajowa numer 10 będzie blokowana w obu kierunkach, to znaczy wyjazd ze Szczecina, jak i wjazd do miasta. Warto jeszcze dodać, że przewoźnicy do swoich ekonomicznych postulatów dopisali jeszcze jeden postulat, który pokazał się na przełomie ostatnich dni. Chodzi o prawo wolności do organizacji zgromadzeń, a to dlatego, że jak mówili mi przewoźnicy przed chwilą, zgromadzenia, które chcą organizować, są im utrudniane. W ubiegłym tygodniu protestowali oni na drodze krajowej numer S3, teraz nie dostali zgody na protest w tym miejscu i musieli przenieść się w inne miejsce. Jest to droga krajowa numer 10 w Szczecinie. Protest pod hasłem Ratujcie polski transport drogowy potrwa do godziny 15:00.
co nie znaczy, że blokada będzie trwała przez cały czas. Co 20-30 minut samochody będą przepuszczane, ależ oczywiście będzie też korytarz życia dla samochodów uprzywilejowanych, takich jak karetki pogotowia. Szczecin, Kamil Nieradka, Telewizja Republika. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Za chwilę pogoda. Miłego dnia.